Komuś, kto pierwszy raz przekracza granicę Włoch, serce bije mocnym, przyspieszonym rytmem. Przecież to druga ojczyzna każdego kulturalnego człowieka. Same, niewołane, wyrywają się na wargi słowa. Jestem we Włoszech, jestem w Italii. Ujrzę dzisiaj Mediolan, potem Wenecję, Florencję i Rzym. A potem Neapol. Zobaczyć Neapol i umrzeć. Mickiewicz jednak, jadąc, a częściowo idąc do Włoch ze Szwajcarii w blocie, w szarudze, w deszczu jesiennym, nie myślał bynajmniej o śmierci. Myślał zaś o życiu, a trochę także i o użyciu. Jeśli kiedyś napisał o sobie, że w Odessie żył jak basza, wtedy w Rzymie nad płowym Tybrem żył jak król. Był młody, miał wszystkiego 30 lat, był już sławny. Kobiety, wielkie damy wszelakich narodowości lgnęły do niego. Był obficie zaopatrzony w pieniądze, był zdrowy, jeśli pominiemy ustawicznie ponawiające się bóle zębów. Palił się od dawna do tej podróży. Przecież już na ławie szkolnej mówił, że żyje równocześnie w Polsce i w Rzymie. Stanąwszy w bramach wiecznego miasta i ujrzawszy katedrę świętego Piotra, zatrzymał się i zdjął czapkę, jak się wyraził, przed tą tiarą świata. Rzym był dla niego miejscem boskim, gdzie wszystko, co znikło, odradza się, aby nam okazać, że nie ma śmierci. Ale do Rzymu ciągnął dość długo, niekiedy powozem, niekiedy pieszo z powodu fatalnych dróg. Gdy zatrzymał się w małej dziurze lombardzkiej, w Campo Dolcino, spróbował jakichś tamecznych przysmaków w postaci pierogów z serem i ravioli, które dziwnym trafem przypomniały mu specjały litewskiej kuchni. Dalsza, trochę kręta, jak mi się wydaje, marszuta obejmowała Mediolan, Vicenze, Padwę, Wenecję, Ferrare, Bolonię, Florencję i wreszcie Rzym. Plucha, obrzydliwa plucha towarzyszyła mu prawie bez przerwy. Lecz w Mediolanie powitało go słońce, prawdziwe słońce. W jego olśniewającym blasku zobaczył wspaniałą katedrę, teatr La Scala, zamek Sforców i zapewne tam w Mediolanie musiał myśleć o Leonardzie da Vinci, patrząc na dzieło tego mistrza, więc na słynną Wieczerzę Pańską. Odrobinkę odbiegnę od tematu i dam folgę wspomnieniom. Pierwszym włoskim miastem, które widziałem, był Mediolan. Smarkacz, szczeniak. Miałem naówczas może 20 lat i miałem bardzo mało pieniędzy. Nowy, nieznany, piękny świat. I to wabi, i to nęci, i to przyciąga, a trzeba koniecznie oszczędzać. Wyszedłem właśnie z katedry na zalaną słońcem Piazza del Duomo i chwycił mnie nagły wilczy głód. W jakiejś bocznej uliczce jest mała, uboga restauracja, do której, jak się później okazało, uczęszczali biedni studenci. Spis potraw nader skromny, bo wszystkiego tylko dwa dania, mianowicie makaron i flaki. Pasta o tripa, tego nie zapomnę. Dla wszelkiego bezpieczeństwa zamawiam makaron. Jakież jednak było moje zdumienie, gdy kazano mi z góry zapłacić. Cóż za zwyczaje. No, niemniej zapłaciłem i siadam do stołu, przy którym czeka mnie nowa niespodzianka. Oto widelec jest przymocowany łańcuszkiem, jak Boga kocham. Widelec nie srebrny wcale, na łańcuszku, żeby ktoś nie ukradł. Takie były moje pierwsze kroki we Włoszech. Mickiewicz jadał w Mediolanie lepiej. Zwiedzał miasto mądrzej niż ja. Bywał w teatrze, podziwiając gwiazdy opery i baletu. Umiał korzystać z Włoch, bo znał język włoski, bo tłumaczył sonety Petrarki, a nawet próbował zabrać się do przekładu rzeczy tak piekielnie trudnej jak Boska Komedia Dantego. Towarzyszył mu w podróży i załatwiał mnóstwo rzeczy odyniec, ale Mickiewicza raczej drażniła kompania tego trochę natręta i trochę blagiera. Mickiewicz milczał. Listy pisał bardzo rzadko, a jego muza ucichła na dość długo. Może był przytłoczony nowością Włoch. Wiedzielibyśmy o podróży włoskiej Mickiewicza bardzo mało, lub nawet nie wiedzielibyśmy nic, gdyby nie wspomnienia Odyńca, nie zawsze zasługujące na wiarę.
To pewna, że w Padwie oglądał pomniki Stefana Batorego i króla Sobieskiego, którzy byli uczniami tamtejszej wszechnicy. W Wenecji spytał nagle Odyńca: czy ty czujesz, kto tu jest z nami? Nie wiem, co czuł Odyniec, ale wiem, że Mickiewicz myślał o duchu Bajrona. W sennej, cichej Ferrarze myślał o Tascie i o Arioście. We Florencji o Galileuszu, o Michale Aniole, o Alfierin. Wedle zapisków Odyńca Mickiewicz miał powiedzieć: wieczna walka człowieka z niebem o pierwszeństwo ziemi nad słońcem, tak w świecie naturalnym jak ducha, jest jedną z wielkich tajemnic stworzenia i odkupienia. Ile wieków minęło, ile walk staczać było potrzeba, nim Kopernik, a zanim Galileusz odkryli, że ziemia nie jest panią, ale sługą słońca. Słowa te są tak piękne, że chyba nie wymyślił ich Odyniec, lecz naprawdę wyszły z ust Mickiewicza. Ziemia nie jest panią, ale sługą słońca. Wspaniale określenie, godne wielkiego poety. Już Florencja dała mu przedsmak tego, co oczekiwało go w Rzymie. Już tam, nad brzegami Arno, wstąpił w wysokie progi arystokratycznych pałaców włoskich i nie tylko włoskich, bo rosyjskich. W Rzymie będzie częstym, może nawet zbyt częstym gościem salonów. We Florencji świadczył mu rozmaite uprzejmości książę Gorczakow, w Rzymie książę Gagarin, poseł rosyjski przy stolicy apostolskiej, który podkreślał, że właściwie jest posłem nie cara, lecz króla polskiego, co odpowiadało prawdzie o tyle, że Petersburg nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z Watykanem, a książę Gagarin reprezentował jedynie interesy polskiego kościoła katolickiego. Był to jakiś wielki, szczery polonofil, który garnął się do Polaków, a Mickiewicza bardzo polubił, grywał z nim w szachy i pożyczał mu chętnie książek, między innymi dzieł Liviusza, z którym w ręce nasz poeta zwiedzał zabytki Rzymu. Sława biegła za Mickiewiczem i równocześnie biegła przed nim, drogę mu wszędzie mościła. Litografię jego portretu, wykonanego przez Wańkowicza, wykupiono w Polsce i w Rosji błyskawicznie szybko. Oryginał zaś puszczono na loterię. Szczęściarzem, który wyciągnął los, był hrabia Michał Borch. Równocześnie we Włoszech fama szybko rozniosła na skrzydła wieść, że przybył największy poeta polski, którego tylko do Bajrona porównać można. Wszystkie salony stanęły otworem przed Mickiewiczem. Wprawdzie nie skorzystał z gościnności dawnej przyjaciółki, księżny Wołkońskiej, i nie zamieszkał u niej, ale przebywał niemal stale pośród najwyższej arystokracji włoskiej, rosyjskiej, polskiej, niemieckiej, angielskiej i Bóg wie, jakiej jeszcze. Jak na mój plebejski smak, za dużo było książąt i hrabiów w rzymskim okresie podróży Mickiewicza, bo to i księżna Sanguszkowa, i książę Radziwiłł, i książę Czartoryski, i hrabia Potocki, i hrabia Ankwicz. Oprócz tego wspomniany książę Gagarin, księżna Wołkońska, ba, nawet królowa Hortensja, w której pałacu poznał przyszłego cesarza Francji, Napoleona III. Moiście, syn podrzędnego adwokata z Nowogródka, nieukończony student uniwersytetu, nauczyciel gimnazjum Kowieńskiego, zesłaniec i oto jest gościem królowej. Czy mu się nie przewróciło w głowie? Chyba nie, bo dawno już miał poczucie własnej wielkości, ale te przyjęcia, rauty, bale, obcowanie z wielkim światem, z kardynałami, z najsławniejszymi artystami, jak rzeźbiarz Torwaldsen, wszystko to sprawiło, że lutnia Mickiewicza zamilkła. Jego plon poetycki z owych czasów jest znikomy, właściwie niemal żaden. Jakiś wiersz, jeden, drugi czy trzeci, to właściwie wszystko. Wspomniałem nazwisko hrabiego Ankwicza. Dumny pan, może tylko półpanek, miał córkę, 18-letnią Ewę Henriettę, o której mówiono i pisano dużo. Niby to kochał się w niej Mickiewicz i nie bez wzajemności, ale naprawdę i on, i ona mogliby powiedzieć: między nami nic nie było. Panna wiedziała coś o Mickiewiczu, zanim przyjechał do Rzymu. Pisze malarz Wojciech Stadler. Drżała z radości, iż go wkrótce zobaczy. Miłość? Nie.
Nie było miłości, choć i on, i ona starali się wmówić w siebie, że się kochają. Wyszła najpierw za hrabiego Sołtyka, owdowiawszy zaś poślubiła hrabiego Kuczkowskiego. Na jakiś mezalians, na małżeństwo z golym poetą nigdy nie pozwoliłby ojciec. Już jako hrabina Kuczkowska, przeżywszy o 20 lat Mickiewicza, spisywała jakieś wspomnienia, w których więcej jest bajki niż prawdy. Pisze o tych późnych zwierzeniach ksiądz Siemiński. Wiele w nich jest fantazji, nawet niedokładności, nawet zmyślenia. Mówiła przy herbacie to, co w podobnych razach mogło mieć miejsce, co znajduje się w romansach drukowanych, lecz co prawdopodobnie w stosunku Mickiewicza do niej miejsca nie miało. Nazmyślał wiele na ten temat Odyniec. A Ewa, Ewunia, haftowała. Od, jakby to powiedzieć, papuszka. Owszem, dość wykształcona, oczytana w literaturze francuskiej i angielskiej, wielbicielka Byrona, niezła pianistka, w miarę banalna, była przecież dobrą przewodniczką Mickiewicza w Rzymie, który znała doskonale. Poeta wyidealizował Ewunię w trzeciej części Dziadów, każąc jej mówić: Jurem się za ojczyznę moją pomodliła, jak nauczono, i za ojca, i za mamę. Zmówmy jeszcze i za nich, pacierze te same, choć oni tak daleko, ale to są dziadki jednej ojczyzny naszej, Polski, jednej matki. A potem Ewunia mówi o Mickiewiczu: ja pacierz osobny zmówię za tego, co te piosenki ogłosił. Mówiąc to, Ewa ma w ręce książkę Mickiewicza, może jego poezję, które jej z dość chłodną dedykacją ofiarował. Refleksem literackim Ewy Rzymskiej jest także Ewa, córka stolnika z pana Tadeusza, w której beznadziejnie kochał się Jacek Soplica. Jak hrabianka Ankliczówna wyszła za hrabiego Sołtyka, tak samo Ewa z pana Tadeusza poślubiła niezwykłego szlachcica, ale dygnitarza, wojewodę. Wszędzie gadano tylko o jej zaręczynach. Powiadano, że Ewa, gdy brała obrączkę z rąk wojewody, mdlała, że wpadła w gorączkę, że ma początki suchot, że ustawnie szlocha. Zgadywano, że kogoś potajemnie kocha. Literatura literaturą, a życie życiem. Hrabianka Ankliczówna nie wpadła w gorączkę, nie miała początków suchot, ale zwyczajnie poszła drogą rozsądku, poddała się bez oporu woli ojca. Pewnie wzdychała, pewnie były jakieś wzajemne zwierzenia przy wspólnych wycieczkach po Rzymie, ale od tego flirtu daleko jeszcze bardzo do miłości. Ewa raczej była dumna z tego, że znała wielkiego poetę, a Mickiewicz trochę się w niej zadłużył, trochę nawet myślał o małżeństwie, lecz mu to wywietrzało z głowy. Zachowała się garsteczka listów poety pisanych do matki Ewy, hrabiny Ankliczowej, lecz w tych listach wzmianki dotyczące Ewy oznaczają się niską temperaturą. Coś go jednak ciągnęło do Ewy. Gdy przyszła Wilia, dostał równocześnie dwa zaproszenia. Jedno od hrabiego Potockiego, drugie od hrabiego Ankwicza. Nie mogąc być tu i tam, przeprosił Potockich, a poszedł do Ankwiczów. Było 12 osób, było siano pod obrusem, były wszelakie tradycyjne potrawy. Gospodarz wzniósł toast na cześć Mickiewicza, a ksiądz Zajączkowski wzniósł zdrowie Adama i Ewy. Kogo miał na myśli? Nie wiem. Sądzę jednak, że nie naszych rajskich prarodziców, lecz raczej Ewę Ankwiczównę i Adama Mickiewicza. Toast nie pomógł. Hrabianka Ankwiczówna wkrótce poślubiła hrabiego Sołtyka, Mickiewicz zaś wkrótce poprowadził do ołtarza bidną jak mysz kościelna Celinę Szymanowską. I na tym koniec. Oboje, więc Adam i Ewa, mogli o sobie nawzajem powiedzieć: między nami nic nie było.